Dobry wieczór Państwu. Andrzej Pieńkos, witam w imieniu Muzeum Łazienki Królewskiej, ośrodka badań, który przy muzeum funkcjonuje i który organizuje dla Państwa między innymi ten cykl wykładów pod tytułem Mroczne sprawy oświecenia. Całoroczny cykl, w czasie którego spotykamy się z historykami, historykami sztuki, badaczami literatury, zastanawiając się nad tym, czym w istocie owo oświecenie było, czy było właśnie jasne, świetliste, racjonalne, pozytywne, czy miało także te mroczne swoje marginalia, podziemne nurty, czy miało, że tak powiem, wewnętrzną opozycję, czy też właśnie oświecenie polegało na tym jako epoka kultury, jako pewien model kultury także, że również te zjawiska, które wydają się nam właśnie nieracjonalnymi, ciemnymi, czy tą ciemną stroną właśnie epoki, również są dla niej reprezentatywne. Stąd ta mieszanka firmowa, którą Państwu proponujemy w tym roku, i malarstwo, i literatura, i zjawiska, powiedzmy, intelektualne, nurty. Próbujemy się właśnie zastanawiać nad tymi zjawiskami, czasem pierwszoplanowymi, czasem marginalnymi właśnie z XVIII wieku, które, no właśnie, możemy się zastanawiać nad ich jasnością i ciemnością, oczywiście zupełnie tak hasłowo się posługując tymi namiarami, i wydawało nam się, że ten dzisiejszy temat i dzisiejszy bohater jest właśnie taką postacią niejednoznaczną, nieoczywistą, jak wielu innych, chyba tych najwybitniejszych właśnie twórców, także twórców literatury drugiej połowy wieku XVIII. Jeszcze raz już tak oficjalnie Państwa przepraszamy za te nagłe przenosiny, które wbrew broszurze i naszemu programowi musiały nas przenieść tutaj do Podchorążówki, do tak zwanej sali musztry. Wyjątkowo pierwszy raz zresztą tutaj wykład organizujemy. Musieliśmy dzisiaj oddać pałac, w którym zwykle nasz cykl się toczy. A w dzisiejszym, w naszym mrocznym cyklu dzisiaj będzie Państwa zajmować pani profesor Izabela Zatorska. Witam serdecznie. Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, znawczyni wieku XVIII, nawet współzałożycielka Towarzystwa, prawda, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII. Badaczka literatury francuskiej i polskiej, znawczyni podróży. To jest ten temat właściwie chyba najważniejszy w dorobku, dotyczący wszelakich aspektów właśnie podróży i opisów podróży, relacji z podróży wieku XVIII, także tych podróży bardzo odległych i mało znanych, jak te prowadzące na przykład na dalekie morza południowe. I tu zresztą pani profesor się zajmowała także Madagaskarem i okolicami, można powiedzieć, oceanicznymi, pod kątem obecności tam francuskiej, ale także polskiej w wieku XVIII, a w ogóle chyba szerzej tym obszarem, prawda, geograficzno-kulturowym, tak, nie tylko w wieku XVIII. Badaczka również właśnie tego znakomitego pisarza francuskiego, Bernardin de Saint-Pierre, był między innymi przedmiotem konferencji 3 lata temu, którą profesor Izabela Zatorska współorganizowała w Warszawie, a jest to niewątpliwie jedno z, chyba, z największych nazwisk literatury francuskiej XVIII wieku, choć właśnie takie nieoczywiste chyba w jego możliwościach odczytania, dlatego chcieliśmy właśnie do niego podejść, co może być dla niektórych czytelników tej prozy zaskakujące, z tym pytaniem o mroczność, albo nie. Tyle, dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za przybycie i oddaję głos pani profesor. Bardzo dziękuję za to miłe powitanie. Rzeczywiście podróże, podróże i utopia, czyli czasem utopijny aspekt tych dziwnych stron, w których znajdują się czy to podróżnicy, czy to bohaterowie powieści, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z fikcją literacką, czy też z autentycznymi relacjami. A wśród Polaków, którzy odbyli podróże na antypody, był niejaki Maksymilian Wikliński,
którego relacje z podróży przełożyłam swego czasu na polski. Relacja w języku francuskim, gdyby ktoś chciał na to rzucić okiem potem po wykładzie, to służę, tutaj mam egzemplarz. Dzisiaj temat mroczny, aczkolwiek nie do końca, bo to tak właśnie trochę też w opozycji do profesora Pieńkosa ja zapowiadałam, że z tymi mrokami będę jednak trochę walczyła. Wzorem mojego autora, czyli Bernardyna de Saint-Pierre, i pozwoliłam sobie wrzucić jedną datę. Państwo może się domyślą, że jest to data wydania powieści, od której wychodzę i do której wracam. Zacznę właśnie może w związku z tym trochę in medias res, inaczej niż to sobie nawet zaplanowałam, ale tak myślę, że parę tutaj obrazów będzie nam mogło na początku towarzyszyć. O, właśnie to chciałam najpierw pokazać. Czyli Paweł i Wirginia jako idylla, ale ze znakiem zapytania. Jako idylla, która może realizować racjonalność oświecenia. Tę racjonalność, która, jak już Państwo słyszeli tutaj, niejedno miała imię, różnymi krążyła drogami, podszyta była lękiem i obawami, których nie zdołano się pozbyć, mimo nowych dowodów panowania nad materią, dzięki postępom techniki i odkryciom nauki. Zresztą ten postęp nauki to jest też bardzo ciekawy materiał dla fikcji powieściowej. Kiedyś można by i temu poświęcić wykład. Ale natura, przyroda nadal pozostawała nieujarzmiona i jej sekrety rozpalały ciekawość. Chociaż założeniem idei postępu było pełne poznanie w czasie przyszłym, niektórzy, jak Bernardin de Saint-Pierre, autor dziś przywołany, z obserwacji przyrody krajów północy i krajów południa wysnuwali własne teorie mające odsłaniać Boże prawa w opozycji do racjonalności kolegów, jak mówił o nich Bernardin de Saint-Pierre, kolegów uczonych. On uważał się za tego, który odkrył prawa pełniejsze niż fizycy czy przyrodnicy jemu współcześni. Panowie Buffon czy Lavoisier, dajmy na to. Nasz autor stworzył taką naturalną teodyceę, jak to nazywa badacz jego tej właśnie filozofii przyrody, Collat du Flot. Naturalną teodyceę, czyli teorię Bożej opatrzności wpisanej w antropocentryczny kosmos, którego miłosierny stwórca troszczy się o ludzi. I to można obserwować w przyrodzie. Od mikrokosmosu po makrokosmos. Ilustracją dla tej opatrznościowej lekcji moralności miała być wzruszająca współczesnych i potomnych przez parę pokoleń, co najmniej do połowy XIX wieku, historia dwojga dzieci wychowanych przez opuszczone matki na dalekiej wyspie pośrodku, prawie pośrodku Oceanu Indyjskiego. Pierwotnemu szczęściu, tutaj właśnie dlatego wybrałam tych kilka ilustracji, właśnie wybranych przez koleżankę, muzykolożkę, ja sobie tutaj pozwalam ten zestaw odtworzyć. Pierwotnemu szczęściu zbudowanemu na prostej zasadzie coś jednak przeszkodziło w ostatecznym spełnieniu. Dorastająca Wirginia została wysłana do Europy. Jej ukochany brat Paweł doczekał powrotu dziewczyny tylko po to, by ją opłakiwać. Co począć z tak przełamaną, pokręconą konstrukcją? Skąd sukces tej powieści pasterskiej, jak lekko nieściśle ją określają badacze, niekiedy powieści pisanej w modnym stylu arkadyjskim, przynajmniej na początku, do połowy, typowym dla idylii, listu pasterskiego czy sielanki. Ale do połowy mówię, bo to beztroskie życie na łonie natury, obfitującej we wszelkie dobra. Ten obraz niezupełnie odpowiada życiu, warunkom życia bohaterów, bo pracują, zwłaszcza mężczyźni, w pocie czoła. Bernardin zresztą we wstępie do powieści oświadczył: chciałem połączyć urodę przyrody podwzwrotnikowej z moralnym pięknem pewnej małej społeczności. Postanowiłem też unaocznić tu kilka ważkich prawd, a między innymi tę, że nasze szczęście
polega na tym, aby postępować za naturą i cnotą. A, wszystko bardzo dobrze. Tylko dlaczego w takim razie postępujący za naturą i cnotą bohaterowie, czyli samotne matki, dwójka ich dzieci, chłopiec i dziewczynka, i dwoje służących niewolników, traktowanych zresztą jak przyjaciele, tak właśnie według pomysłu Bernardena powinna wyglądać idealna plantacja podzwrotnikowa, dlaczego oni przegrywają w starciu z tym, co przedostaje się do ich małej społeczności, małej dolinki, w której żyją. Władzą reprezentowaną przez gubernatora, władzą świecką, władzą duchowną, reprezentowaną przez jałmużnika, jakąś tam daleką ciotką, która przysyła listy. Dlaczego w połowie narracja przełamuje się w powieść realistyczną i zacni bohaterowie kończą bardzo nieszczęśliwie? Autor niekonsekwentnie porusza w ten sposób tematy, owszem, modne, czerpiąc z polityki i życia społecznego, tematy znajdujące swoje odbicie w debacie publicznej, filozoficznych pismach i literaturze, bo w ten sposób, oprócz celu istnienia kolonii i idealnego sposobu urządzenia tejże kolonii, prawda, czy wielkie latyfundia, czy takie właśnie drobne, oparte na przyjaźni gospodarstwa, jak to szóstki bohaterów. A więc oprócz tego tematu dotyczącego sposobu urządzenia kolonii, celu jej istnienia, tutaj kruchy bardzo bilans zysków i strat się pokazuje, poczesne miejsce zajmuje w powieści, w tej drugiej części właśnie, bardziej już realistycznej, kwestia niewolnictwa, handlu żywym towarem. Przede wszystkim niewolnictwa, traktowania niewolników. A w pewnym momencie pojawia się zbiegła niewolnica, którą dziewczynka Virginia odprowadza do jej właściciela, z tym, że chociaż bardzo Virginia towarzyszy jej oczywiście brat, w cudzysłowie przyjaciel, ukochany w końcu Paweł, bardzo proszą właściciela, żeby łaskawie potraktował niewolnicę, a wiemy, że według prawa przy pierwszej ucieczce była tylko chłosta, przy drugiej obcinano jeden z członków, najchętniej nogę, żeby niewolnik nie mógł więcej uciekać, a przy trzeciej ucieczce był wieszany, z tym, że tej trzeciej ucieczki, jak pisze sam Bernardin w relacji swojej, o której zaraz opowiem, przy trzeciej ucieczce na ogół właściciele tego nie zgłaszali, bo nie chcieli stracić bądź co bądź rąk do pracy. Ręce przecież niewolnikowi zostawiano. Zatem odprowadzają tę niewolnicę, ale po reakcji właściciela mają prawo się spodziewać, że nie będzie ona zbyt dobrze traktowana i rzeczywiście zbiegli murzyni, którzy potem odnajdują ich zabłąkanych w lesie, opowiadają, że tak dobrze to się nie skończyło, że niewolnica została zakuta w dyby, że będą ją czekały przepisane prawem kary, z chłostą włącznie. No cóż, koniec XVIII wieku przyniesie ustawę konwentu znoszącą niewolnictwo i handel niewolnikami w koloniach w 1794 roku. Już zresztą w 802 Napoleon odwoła swoim dekretem tę ustawę. Stąd będzie przecież powstanie na San Domingo. Dopiero Druga Republika w 1848 roku zniesie niewolnictwo w koloniach ostatecznie. To niewolnictwo w dawnej postaci, bo oczywiście pewne nowoczesne formy niewolnictwa, tak zwana praca kontraktowa, engagisme, zastąpią niewolnictwo bardzo skutecznie. Zatem już ta kwestia właśnie losu niewolników, całkiem niejednoznacznie rozstrzygnięta w krótkim trwaniu do początku XIX wieku, do czasu Napoleona, potwierdza ambiwalentne, a nawet paradoksalne interpretacje powieści. Już nawet nie zaglądając dalej, co się dzieje z bohaterami. Można mówić o sielance tragicznej, jak to pisał Jean Fabre, czy o fin de siècle'owej idylii. To z kolei określenie Jeana Erarda.
Czemu służyć ma jednak tak skonstruowana powieść? Nieustannie to pytanie może nurtować badacza. Przyznam, że szykując to wystąpienie, odkryłam coś, co dotychczas nie nasunęło mi się zupełnie, ale to będzie już w konkluzji. Czy trzeba było oddalić się aż na drugą półkulę, i tutaj pokażę zaraz Państwu moje ulubione ujęcie tych okolic, ulubione nie bez powodu, jak Państwo mogą się przekonać. To jest perspektywa mieszkańców wyspy, na której toczy się akcja Pawła i Virginii. Wyspa ta nazywa się dzisiaj Mauritius, a dawniej, w XVIII wieku, wtedy kiedy ją zasiedlili Francuzi, nazywała się Île-de-France. Możemy to tłumaczyć jako wyspa francuska. Brzmi swojsko przynajmniej. Zatem czy trzeba było oddalić się aż na drugą półkulę, by ujrzeć wprawdzie Europę i wiek XVIII? Przyznaję, że ja w moich badaniach właśnie coś takiego zrobiłam, dlatego mnie ściągnęło na Madagaskar, żeby poczytać relacje z podróży tamże i zobaczyć, jak w tych relacjach Madagaskar, który Francuzi bezskutecznie próbowali zdobyć, skolonizować w XVII-XVIII wieku, częściowo jakieś przyczółki zdobywali, części wyspy, ale nigdy całą wtedy. I tenże właśnie Madagaskar im się trochę jawił jako taka utopia, ale to dlatego, że bardzo, bardzo pożądali jego bogactw, zacierali przy tym te wszystkie strony ciemne właśnie. Dlaczego Paweł i Virginia żyją hen na antypodach, na wysepce, o powierzchni raptem 4 razy większej od powierzchni Warszawy, bo Mauritius liczy sobie ponad 2000 km kwadratowych. Warszawa, jak wyczytałam na tę okazję w Wikipedii, 517 km kwadratowych. Czyli Mauritius jest 4 razy większy od Warszawy. I na tej właśnie wyspie, w czymś, co jest znowu taką enklawą, wysepką, osłoniętą górami, skałami niedostępnymi, z jednej strony od stolicy wyspy, czyli od Port-Louis, a z drugiej strony od góry, która chroni tę dolinkę, mieszkają sobie bohaterowie. Zatem dlaczego właśnie tam, na tej wysepce, na wysepce, która leży prawie 1000 kilometrów na wschód od Madagaskaru, który z kolei leży 1000 kilometrów na wschód od Afryki. Dlaczego właśnie tam? Proszę zobaczyć, do Indii na przykład jest ponad 3000 kilometrów, czyli 2 razy tyle, co z Warszawy do Paryża. Dlaczego właśnie tam musiał Bernardin umieścić swoich bohaterów? Jakby chcąc uprawdopodobnić to, że szczęście jest możliwe. Dlaczego nie w rodzinnej Normandii na przykład, za którą też tęsknił podczas swoich podróży? W końcu francuska kolonia na Mauritiusie, jak dziś nazywa się Île-de-France, kolonia najpierw holenderska, od 1810 roku angielska, a niepodległa republika dopiero od 1968 roku, na tej wyspie, odkrytej w początku XVI wieku przez Portugalczyków, niczym szczególnym się nie zalecała. Owszem, to raczej opisy Mauritiusu z XVI czy z XVII wieku nasuwają myśl o raju na ziemi. Raju pełnym niezwykłych gatunków ptaków. Między innymi wymienia się wybite już w XVIII wieku nieloty, jak drąt dodo. W 1962 roku ostatni okaz został zabity. Ptaki te można było łowić gołą ręką, bo nie spodziewały się niczego złego od człowieka. Podobnie niemrawe żółwie lądowe, prawie zupełnie wytępione w początkach XVIII wieku, nawet jeśli w artykułach encyklopedii jeszcze się pojawiają. Gdy przetrzebili jej faunę, wyrąbali lasy, oddając ziemię wyspy na pastwę erozji, wycofali się Holendrzy na bogatsze, z dawna upatrzone wyspy Indonezji, na Ceylon.
zostawili wyspę Francuzom, którzy z pobliskiej innej małej wysepki Bourbon, leżącej pomiędzy Madagaskarem a Mauritiusem, dzisiaj nazywa się ta wyspa Réunion, przybyli. W 1722 roku zaczęło się systematyczne osiedlanie mieszkańców, którzy zamiast imienia holenderskiego księcia Maurycego de Nassau woleli nadać imię właśnie to miano wyspy francuskiej, podobnie jak nazywała się francuska domena wokół Paryża, królewska domena. Wielcy administratorzy, którzy na tej wyspie w XVIII wieku działali, korzystając z jej rolniczego zaplecza, wspólnie z zapleczem, jakie stanowi wyspa Bourbon, właśnie dziś Réunion, uczynili z Mauritiusa, wyspy francuskiej, bazę dla floty wojennej, walczącej z Anglikami, głównie o utrzymanie dominacji, a potem już tylko przyczółków w Indiach. Pierwszy wśród tych administratorów, gubernator Mahé de la Bourdonnais, jest przedstawiony w powieści, dość ambiwalentną rolę pełni, bo z jednej strony trochę jak taki dobry ojciec czuwa nad mieszkańcami, właśnie nad samotnymi matkami i ich dziećmi, ale z drugiej strony no właśnie on popiera wyjazd Virginii do Europy, wyjazd, który będzie miał złowrogie skutki. Zatem pan de la Bourdonnais, jak go nazywają w powieści, przez cywilne i wojskowe inwestycje wyprowadzi wyspę, jej stolicę, zwłaszcza Port-Louis, ku nowoczesności. Następnie ważną postacią będzie Piotr Poivre, którego Bernardin de Saint-Pierre spotka zresztą podczas swojego 3-letniego pobytu na wyspie. Piotr Poivre, który ma liczne zasługi dla tej kolonii, między innymi podczas wyprawy w stronę wysp Indonezji uda mu się skraść szczepy gałki muszkatołowej i goździków, aby te bezcenne korzenie zaimplantować właśnie na Réunion, czyli wówczas Bourbon i na drugiej wyspie. Przyjmą się i będą tym razem przyczyniać się do wzbogacenia kasy francuskiej, a nie holenderskiej tylko. Holendrzy pragnęli mieć monopol na korzenie. Piotr Poivre jest zawziętym wrogiem niewolnictwa, z przybyciem na wyspę, która akurat przeszła wtedy też w ręce królewskie w 1967 roku, kiedy ją obejmuje. Piotr Poivre wygłasza przemówienie, które później razem z opisem jego podróży będzie osobno wydane. I Bernardin podczas pobytu tam, na pewno podczas długich rozmów, wiele także z poglądów Piotra Poivre'a będzie czerpał, będzie się też utwierdzał w swoich przekonaniach, bo właściwie jego własne obserwacje go czynią także przeciwnikiem niewolnictwa niewątpliwie. Istotnie, jak w innych zamorskich koloniach, takich jak Antyle, Gujana czy Luizjana, koloniach francuskich, proporcje między białymi i wolnymi, kolorowymi, a niewolnikami bardzo szybko zostają zachwiane. Na wyspie francuskiej, jak tutaj widać, w 1766 roku, zatem tuż przed przyjazdem Bernardena, dwa lata później się tam zjawia, wynoszą one około 2000 białych i wyzwoleńców do 18 tysięcy niewolników, czyli 1 do 9. 20 lat później, w roku wydania Pawła i Virginii, będzie to już zaledwie, można powiedzieć, około 2,5 tysiąca białych i kolorowych wyzwoleńców, ale prawie 40 tysięcy niewolników, czyli liczba niewolników się podwoiła, można powiedzieć, natomiast liczba wolnych, czy to białych, czy kolorowych, wzrosła zaledwie o 1/4. Te proporcje będą się nasilały. Dzisiaj Mauritius liczy sobie niewiele ponad 1,350,000 mieszkańców. To są dane z 2017 roku, jak widać.
PKB mierzone w dolarach na głowę mieszkańca, mniej więcej 2/3 tego, co w Polsce. Czyli ponad 9,5 tysiąca w Polsce, ponad 12 tysięcy według danych z 2016 roku. Cóż, w XVIII wieku wyspa miała być nie tylko bazą morską na drodze do Indii Wschodnich, skoro nie udało się opanować Madagaskaru, miała być także zapleczem żywnościowym dla statków płynących do Indii. Stąd uprawy i hodowla. Szybko jednak od połowy wieku przekształca się wyspa w dodatkową kolonię, a w dochodową, przepraszam, kolonię. Poza tym, że jest to kolonia osadnicza, jest to kolonia, gdzie coraz bardziej się rozkręcają uprawy kawy, bawełny, a przede wszystkim cukru. I jak to w albumie, którego okładkę przed chwilą pokazywałam, to w czasach angielskich Sugar Island, nazwa Mauritiusa, się przyjęła. Przez dwa stulecia właśnie cukier będzie głównym źródłem dochodu wyspy i z wyspy, póki pozostaje ona kolonią angielską. Jak mówiłam, do 1968 roku. W XVIII wieku jest to miejsce osiedlenia dla szukających szybkiej fortuny przybyszy z metropolii. Konkuruje z siostrzaną wyspą Bourbon, tym bardziej, że ma bardziej przystępną rzeźbę terenu, jak to widać na niektórych rycinach. Góry na Mauritiusie na ogół, góry, skały nie przekraczają 1500 metrów. W przeciwieństwie do sąsiedniej wyspy Bourbon, obie wówczas dziś Réunion, obie są pochodzenia wulkanicznego, zbudowane, zwłaszcza to widać na Mauritiusie, z czarnych skał bazaltowych, ale na Bourbon młodszej są, znaczy jest jeszcze jeden czynny wulkan, a oba najwyższe szczyty, i La Fournaise 2600 metrów i Piton de Neige prawie 3000, są właśnie pochodzenia wulkanicznego. Ale oczywiście ta różnica wysokości czyni Bourbon mniej sprzyjającą uprawie niż czyniła wyspę Bourbon mniej sprzyjającą uprawą niż w przypadku wyspy francuskiej. Właśnie wśród tych rycin, które zaczerpnęłam z monumentalnej historii Francji kolonialnej, wydawanej jeszcze w międzywojniu, na początku lat 30. zeszłego stulecia, w ostatnim, można powiedzieć, już okresie potęgi kolonialnej Francji, kiedy jeszcze w ogóle mit Francji kolonialnej istniał i to widać po tym wydawnictwie. Mamy wśród tych rycin po prawej stronie zidentyfikowaną tak przeze mnie, dzięki zdjęciu zrobionemu przez kolegę, właśnie owo miejsce, gdzie toczy się akcja Pawła i Virginii. To miejsce istnieje naprawdę i Bernardin znalazł je najpierw jako podróżnik. Nazywa się ono w opisach geograficznych Księżą Doliną, bo tak można by przetłumaczyć La Vallée des Prêtres. Tak jak tutaj właśnie widać, ocieniona skałami, praktycznie niedostępna, jako bardzo wąska, stroma ścieżka prowadzi do niej Port Louis, i Bernardin w opisie wyspy stwierdzał, że byłoby to wymarzone miejsce na jakąś twierdzę, na miejsce formowania obrony, ewentualnie też obrony cywilnej. Można by tam zgromadzić ludność wyspy, bo co najmniej 2-3 źródła z wyborną, słodką wodą tam się też znajdują, a i teren stosowny do uprawy. Zatem w takiej właśnie zacisznej dolince, właśnie jakby na płaskowyżu położonej, toczy się akcja powieści. Przy czym popularność Pawła i Virginii sprawiła, że niektóre toponimy związane z losem bohaterów, zwłaszcza ze śmiercią bohaterki, przyjęto za słowem narratora jako pochodne zdarzeń utrwalonych w sielsko-tragicznej narracji. Niektóre słusznie, jak przesmyk Saint-Gerana od nazwy zatopionego statku, a niektóre, tu jeszcze wracam właśnie do... Mamy przesmyk Saint-Gerana mniej więcej na północno-wschodnim wybrzeżu, a po drugiej stronie wyspy,
na północno-zachodnim znajduje się zatoka grobu łączona niesłusznie z miejscem wyrzucenia przez morze ciała Virginii. W ten sposób związała się fikcyjna historia z losem wyspy. Wprawdzie nie rozwinęła się jeszcze jakoby turystyka literacka, nawet ta związana z bohaterami Le Clézio, laureata Nagrody Nobla w 2008 roku, ale w muzeum w Maeburgu czy w ogrodzie Pamplemousse można podziwiać już to pamiątki po katastrofie, jak dzwon ze statku czy złoty pierścionek jakoby należący do Virginii, czy też w ogrodzie posąg bohaterów, po pierwsze pisarza, czy wreszcie stelę nad pustym, przecież symbolicznym grobem Pawła i Virginii. Stali się przodkami, założycielami dla kulturowej tożsamości wyspy, a sama powieść pierwszy raz rozsławiła jej imię na długo, zanim pojawił się słynny, tu po lewej stronie, modry Mauritius, pierwszy znaczek emitowany w 1847 roku z podobizną młodej królowej Wiktorii. Miał wartość 2 pensów, czerwony 1 pensa. Jednak nie pierwszy to raz w 1788 roku i potem o wyspie francuskiej pisano. Sam Bernardin przyczynił się do tego i to już dużo wcześniej, bo w 1773 roku, na 15 lat przed wydaniem Pawła i Virginii, dzięki swojemu opisowi pobytu na południowej półkuli. Wśród 16 listów, które tworzą podróż na Île-de-France, list 12 o czarnoskórych kończy się znamiennym postscriptum. Nie wiem, czy kawa i cukier są niezbędne do szczęścia w Europie, ale wiem dobrze, że te dwie rośliny unieszczęśliwiły dwie części świata. Uczyniono Amerykę bezludną, aby zdobyć ziemię pod ich uprawę. Dziś czyni się bezludną Afrykę, aby mieć lud zdatny do ich uprawy. Czułe panie, płaczecie w teatrze podczas tragedii, a to, co służy waszej przyjemności, mokre jest od łez i splamione ludzką krwią. To, co służy waszej przyjemności, czyli właśnie przede wszystkim cukier, kawa, czekolada, ale także indygo, czyli naturalny barwnik, dzięki któremu mają stroje ich piękne, żywe barwy, oraz bawełna, którą watuje się spódnice dam. Okazuje się, że ogłoszony przed prawie 100 laty kodeks murzyński, Le Code Noir, nie poskramia nadużyć władzy panów wobec niewolników. Ów Le Code Noir, jeszcze do niego wrócimy, raczej jest swobodnie traktowany przez plantatorów. I to, co głosi Bernardin w swojej podróży, tego mu sami mieszkańcy Mauritiusa, plantatorzy, nigdy, a w razie długo nie wybaczą. Nie wybaczą przynajmniej, dopóki nie przeczytają sielankowo tragicznych stron Pawła i Virginii. Wtedy dopiero zmienią opinię o autorze. Zwłaszcza gdy Anglicy, zwycięzcy w wojnie z Napoleonem, z powrotem przemianują wyspę na Mauritius i poszukiwanie francuskich korzeni będzie potrzebą osieroconych franko-maurytyjczyków, jak się po dziś dzień nazywają. I jak widzieli Państwo na jednym z poprzednich slajdów, dzisiaj stanowią oni mniej więcej 2% mieszkańców wyspy, ale stanowią taką dość spójną społeczność. 2/3 to potomkowie Hindusów sprowadzanych tam od końca XVIII wieku do pracy, głównie właśnie na plantacjach cukru. Spędził Bernardin prawie 3 lata na wyspie francuskiej. Oddelegowany właściwie do bezczynności, bo jego kwalifikacje inżynierskie, którymi się legitymował, bez dyplomu nie miały żadnej wartości. Nawet go posądzano o to, że tak źle nadzorował budowę jakiejś piekarni, że zawaliła się i zginęło przy niej paru robotników. Z nudów wybrał się w rajd dookoła wyspy, a gdy miał odpływać do Francji, podobnie starał się poznać sąsiednią wyspę Bourbon-Réunion, właśnie tę z czynnym po dziś dzień wulkanem.
Niestety, urodzony w 1737 roku w Hawrze Bernardin, wychowany w kolegium jezuitów w Rouen, opuścił Wyższą Szkołę Inżynierską w Paryżu, Col des Ponts et Chaussées, bez dyplomu, jak wspomniałam. I to zaważyło na jego późniejszej karierze. Właściwie skutkiem tego braku dyplomu inżyniera, można powiedzieć, stał się pisarzem. Najpierw to wojna siedmioletnia spowodowała, że jego rocznik został wcześniej wypuszczony, zwolniony ze studiów. Wysłano go na front niemiecki w 1760 roku. Bardzo zniesmaczony stamtąd wrócił, nie podobał mu się dowodzący armią francuską generał i postarał się wyjechać na Maltę w 1861 roku, ale tam znowu ze strony kadry inżynierskiej spotkał się tylko z szykanami, a że przypisywał sobie szlacheckie pochodzenie za sprawą pewnego lotaryńskiego praprzodka, z kolei naraził się na brak zaufania ze strony szlachty. Pod tym nazwiskiem przypisanym sobie Cavaliera de Saint-Pierre wyruszył w kolejne podróże na tak zwaną północ Europy, do Holandii, stamtąd do Rosji, Polski, czyli Rzeczpospolitej. Tuż przed wyborem Stanisława Poniatowskiego na króla Polski się znalazł tam latem 1864 roku. Być może jako zwerbowany w Rosji agent sekretu królewskiego, czyli takiej tajnej organizacji, która miała prowadzić nieoficjalnie politykę wręcz przeciwną do oficjalnej polityki Francji. Oficjalnie Francja Rosji sprzyjała, nieoficjalnie starała się popsuć jej szyki, zwłaszcza przeciwstawić się właśnie wyborowi kandydata familii. Co się nie udało, Bernardin był aresztowany, ale udało mu się jakoś korzystnym zeznaniem z opresji wyjść i uniknąć nawet, jak to pisał w liście do przyjaciela, zesłania na Syberię. Ale z tych peregrynacji po północy Europy, jak to pisał, wrócił rozczarowany. Wszędzie proponowano mu warunki, które z różnych powodów były nie do przyjęcia, bo albo nie podobał mu się despotyzm rosyjski, czy też dyscyplina pruska, albo w Polsce król oferował zbyt niską szarżę i pensję. Spisawszy swoje relacje dla ministra, też niewiele uzyskał. Wreszcie bardzo złożone protekcje dały mu jedynie wysłanie na Madagaskar. Na Madagaskar Francuzi wysyłali tych, których chcieli się pozbyć, można powiedzieć. Tak przynajmniej parę lat później stało się z Beniowskim. Szczęśliwie w drodze Bernardin poróżnił się ze swoim niedoszłym właśnie dowódcą, szefem wyprawy, hrabią de Modave. Szczęśliwie, bo ta wyprawa na Madagaskar okazała się mordercza i praktycznie połowa jej uczestników nie przeżyła, głównie z powodu żółtej febry, czyli malarii, jak wtedy ją nazywano. Bernardin postarał się o przydział właśnie do korpusu inżynierskiego na Wyspie Francuskiej, ale jako ten nadprogramowy inżynier, jak już mówiłam, niewiele zdziałał, poza tym, że zgromadził cenne informacje. Po 3 latach wreszcie postanowił opuścić wyspę, pokłóciwszy się z gubernatorem nowym, Deroszem, i w związku z tym, że dopuścił się, jak uznały władze, samowoli, będzie przez następne 15 lat nieskutecznie starał się o pensję, czy raczej o rentę za swoje lata służby. Dopiero sukces, jaki odniesie pierwsze wydanie jego studiów o przyrodzie, Études de la Nature, w 1784 roku, zapewni mu niezależność finansową, takie środki do przeżycia, które nie będą uchybiać jego honorowi, a bardzo był drażliwy na tym punkcie. Zatem bestseller końca wieku, studia nad przyrodą, jak pozwalam sobie ten tytuł, Études de la Nature, przełożyć, będą miały w ciągu 4 lat 3 wydania. 3 wydania, 1784, 86 i 88. Pierwsze 2 w 3 tomach. Potem pojawi się 4 tom zawierający właśnie Pawła i Wirginię, tudzież jeszcze jedną mikropowieść, Chatkę indyjską. Ale mniejszy jednak sukces ona odniesie niż ta, którą się dzisiaj zajmujemy. Owa właśnie historia Pawła i Wirginii ma być ilustracją głoszonych tezy, trochę na wzór ewangelicznej przypowieści. Jakie to były tezy?
Chodziło o wspomnianą już na wstępie naturalną teodycę, obronę Bożego zamysłu w świecie, obronę opartą nie tylko na obserwacji przyrody, tej, którą Bernardin sam poznał od Finlandii po tropiki, przez ojczystą Normandię czy drogą sercu Polskę. Dlaczego drogą sercu, to już jest inna sprawa, na razie tego nie będę wyjaśniała. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to mogę potem odpowiedzieć. Zatem obserwacje przyrody, także tych zjawisk, które są w niej głęboko ukryte. I miał tutaj swoje dość czasem zaskakujące teorie, na przykład dotyczące prądów morskich, przypływów i odpływów. Bronił tej teorii do śmierci, jak niepodległości byśmy powiedzieli, odrzucając wpływ księżyca, miał swoją własną teorię sezonowego topnienia lodów na biegunach. Właśnie sezonowego, można powiedzieć raczej sezonowego według rytmu dnia i nocy, a nie pół roku, czyli okresowego, może tak, topnienia lodów na biegunach. Jeśli drobiazgowość niektórych hipotez, a raczej tez Bernardina śmieszy i przeciwnicy używali sobie już wtedy na nim, odpisywał im zresztą sążnistymi wstępami, ujmuje poetycka fantazja jego opisów i rozmach wizji łączącej człowieka i kosmos w organiczną całość. Śmierć Virginii, jej sens objaśniany jest Pawłowi przez kreolskiego sąsiada, duchowego przewodnika, ma ilustrować sublimację indywidualnej duszy z ciała. Niezbyt ortodoksyjna to teologia, jak zauważa Collard Duflo, komentator filozofii przyrody Bernardina. Istotnie. Sąsiad pociesza Pawła, jak następuje. Tu cytuję. Skoro z nasion rozgrzanych przez słońce wznoszą się kolumny obwieszone liśćmi i owocami, czy sądzisz, że wielki architekt nie mógłby wznieść z tej boskiej materii, czyli ze światła, pałaców, zacisznych domków w mnogości kształtów radosnych czy majestatycznych? Tam jedna przyjemność następuje po drugiej. Tam duch życia, podobny temu, który zstępuje na ziemię wiosną, ożywia duchy wieczną młodością. Tam by się gromadziło to wszystko, co było dość odważne, by wybierać sprawiedliwe przeciw niesprawiedliwemu. Zatem sedno sprawy, to czego broni zakończenie powieści, nieszczęśliwe tu, na ziemi, dusze sprawiedliwych doznają pociechy w lepszym, nadsłonecznym świecie. Tymczasem jednak tragiczna sielanka musi zebrać swoje żniwo. Wpisana w system premonicji, czyli zapowiedzi złowróżbnych, jak niszcząca burza, która dotyka małą społeczność, ich plantację, ale także jako niepokój Virginii związany z osiągnięciem dojrzałości i zmianą w jej zachowaniu, której Paweł nie potrafi zrozumieć. Tutaj znowu będzie cytat, trochę dłuższy, przekład Boya. Na widok tego spustoszenia po burzy Virginia rzekła do Pawła, się oczywiście, przyniosłeś tutaj ptaszki, huragan je pozabijał. Zasadziłeś ten ogród, burza go zniszczyła. Wszystko ginie na ziemi. Jedynie niebo się nie zmienia. Paweł odparł. Czemu? Nie mogę ci dać czegoś z nieba, ale nie posiadam nic, nawet na ziemi. Virginia odrzekła rumieniąc się, masz obrazek świętego Pawła. Ledwie rzekła te słowa, już pobiegł po obrazek do chaty matczynej. Małgorzata miała doń wielkie nabożeństwo. Nosiła długo ten obrazek na sobie będąc panną, następnie zostawszy matką, zawiesiła go na szyi dziecka. Małgorzata była normandzką wieśniaczką, której jakiś szlachcic, niecnota obiecał małżeństwo, a potem sobie poszedł, ożenił się z inną i Małgorzata jedyne co mogła zrobić, popłynęła do dalekiej kolonii, gdzie obiecywano, że takie jak ona nieszczęśliwe niewiasty mogą się jakoś urządzić. Tam spotkała panią de la Tour, przyszłą matkę Virginii, której mąż z kolei popłynął w interesach na Madagaskar i nigdy już stamtąd nie wrócił. A że mąż był niższego niż ona urodzenia, ona arystokratka, rodzina jej tego nigdy nie wybaczyła, że poślubiła ubogiego szlachcica i w ten sposób pani de la Tour i Małgorzata znalazły się na wyspie francuskiej, obie opuszczone, zdane właśnie tylko na łaskę losu albo opatrzności, idąc tutaj za teozofią Bernardina. Zatem
Zdarzyło się nawet Małgorzacie, iż nosząc w łonie syna opuszczona od całego świata, tak usilnie wpatrywała się w oblicze błogosławionego samotnika, czyli pustelnika świętego Pawła, iż owoc nabrał pewnego doń podobieństwa. To ją skłoniło, aby dziecku nadać imię i dać mu za patrona owego świętego, co spędził życie z dala od ludzi, ludzi, którzy ją samą zwiedli, a potem opuścili. Wirginia, przyjmując obrazek z rąk Pawła, rzekła wzruszonym głosem: mój bracie, nie odbierze mi go nikt, póki będę żyła. I nigdy nie zapomnę, iż dałeś mi jedyną rzecz, jaką posiadasz na świecie. Słysząc te serdeczne słowa, ten niespodziany powrót zaufania i tkliwości, Paweł chciał ją uściskać, ale lekka jak ptak wymknęła się i zostawiła go w osłupieniu, niezdolnego pojąć tego niezwykłego postępowania. Koniec cytatu. Właśnie ściskającą ów obrazek odnajdzie ją na plaży w Zatoce, która będzie nazwana jakoby na pamiątkę tego wydarzenia Zatoką Grobu. Tę scenę ukazuje obraz Werneta, ten obraz jeszcze w zakończeniu Państwu pokażę. Na razie nie antycypuję. Grozę przyrody, której praw przeniknąć człowiek nie może pojąć, także na tym obrazie widzimy. Przykład estetyki wzniosłości, zderzającej niezłomną kruchość człowieka zrodzonego z ziemskiego humusu z potęgą sił natury. Jak, i to już widzimy po lewej stronie, na rysunku Prydona, to jedna z ilustracji, którą Bernardin zamówił do pięknie starannie wydanych wersji swojej powieści. Widzimy tu Wirginię w scenie patetycznego sprzeciwu wobec jedynej szansy ratunku, czyli Wirginię, która stojąc na dziobie statku nie chce zrzucić sukni, jak namawia ją na to pewien marynarz. Stoi sama krucha naprzeciw rozszalałych żywiołów, dopóki powracająca fala nie zmyje jej z pokładu. Ta scena, no cóż, jest kulminacją tragicznego patosu, do którego zmierza właściwie cała konstrukcja powieści. Radość życia od początku bowiem była zabarwiona nieuchronnością jakiegoś kresu, stąd to poczucie tragiczności i to nieuchronności, którą postaci noszą w sobie. Przede wszystkim za taką nosicielkę uchodzi pani de la Tour, która decyduje się wysłać Wirginię do Francji. Ale jest jeszcze coś, bo ta właśnie radość życia od początku zabarwiona nieuchronnością kresu ma też posmak dekadencki. Odnajduje się w wysublimowanej grafice ukazującej groby mieszkańców doliny po prawej stronie według rysunku Izabeja, gdzie posępność i piękno idą w parze. I tutaj w cieniu takiego starannie, regularnie narysowanego wzoru gałęzi, a właściwie liści palm Ravenala, zwanej też drzewem podróżnego, to jest typowa dla Madagaskaru i tych właśnie wysp zwanych maskarynami roślina, w cieniu owychże palm Ravenala ledwie widać płaskie, ledwie wyróżniające się z poziomu ziemi groby. Groby Pawła, Wirginii, ich matek, Pawła i Wirginii, wspólny grób oczywiście, matki pochowane obok i nawet zgodnie z tym, co narrator, przyjaciel zmarłych opowiada, widać szkielet psa, który też dołączył do nich. Psa o wdzięcznym imieniu Fidel, czyli wierny, o tym samym imieniu pies towarzyszył Bernardynowi podczas jego pobytu na Antypodach. Inne mroczne strony tej idylii
ukazywane są przez, malowane przez Szala Ryciny z kolekcji samych łazienek. W Pałacu na Wodzie mieliśmy się spotkać, żeby właśnie te ryciny obejrzeć. Zwłaszcza scena nocnego powrotu Pawła i Wirginii w towarzystwie zbiegłych murzynów, tak zwanych marą, no, jakąś taką nocną fantasmagorią niesamowitą się wyróżnia. Scena według zresztą samych mieszkańców wyspy nieprawdopodobna, bo na ogół zbiegli niewolnicy uciekali na najmniejszy ślad obecności białych. Nawet ich psy wyczuwały psy białych z daleka i już, już ich przed nimi ostrzegały. No, ale te dzieci, jak widać, są inne. Ich boska natura przejawia się w podobieństwie do dioskurów. Tutaj tak jakby blask od nich bije. W każdym razie poświata księżyca właśnie na nie pada, niesione na sporządzonych, prawda, z liści palm noszach. Niestety rzeczywistość, z jaką się zderzą, wystawi na próbę ich uczucie wzorowane na biblijnych lekturach odgrywanych pod okiem matek. Czyta im Biblię pani de Latour, jedyna piśmienna osoba w tym towarzystwie. Znajomość pisma bowiem nie jest potrzebna do szczęścia na łonie natury, jak to pokazuje Bernardin w tej przypowieści. To z listem od kuzynki pani de Latour wkrada się do małej społeczności nieszczęście. To naciski władz, administracji, jak już mówiłam, cywilnej, duchowej, które nalegają, by przyjąć zaproszenie do Francji dla dziewczyny. Coraz większe zagrożenie się pojawia. Bogata ciotka chce, która najpierw się obraziła na panią de Latour, ale w końcu opuszczona, chora, stojąca nad grobem, zmienia zdanie i pragnie Wirginię do siebie wezwać, wyedukować, uposażyć. Ale kończy się to wszystko tym, że Wirginia odmawia ręki bogatego, starego absztyfikanta. Ciotka się na nią oburza, wyklina ją i Wirginia wraca szybciej niż to było przewidziane na wyspę. Bardzo nie w porę, bo podróż jej wypada w czasie, kiedy ten rejon nawiedzają huragany. Czyli w okresie od grudnia do lutego. I tam właśnie wtedy ma miejsce symbolicznie w nocy z 24 na 25 grudnia, tak to wymyśla Bernardin, według relacji mieszkańców wyspy 23 grudnia, według dokumentów, rzecz ciekawa, katastrofa Saint-Gerana, bo to jest autentyczna katastrofa, której opowieści wiele razy musiał wysłuchać Bernardin. Katastrofa ta miała miejsce w sierpniu, w połowie sierpnia, z 15 na 16, też data zresztą znacząca, ale Bernardin przeniósł ją na święta Bożego Narodzenia. Trochę to przypomina zresztą nam inną datę, słynną z kolei, która wstrząsnęła Wolterem, poranek Dnia Wszystkich Świętych 1755 roku w Lizbonie, którą wtedy nawiedziło trzęsienie ziemi, właściwie 90% mieszkańców, jak to się szacuje, zginęło pod gruzami, w pożarach albo zatopionych wielką falą tsunami. Tutaj jakby znowu ta data symboliczna Boże Narodzenie jest swego rodzaju wyzwaniem dla Bożej opatrzności. Wracamy do punktu wyjścia. Czy Bernardin znalazł przekonującą odpowiedź? Skoro z grona utopijnej społeczności ostatnia umiera pani de Latour, czyli ta, która no była bezpośrednio winna przez to, że się poddała namowom ciotki. Prawdopodobnie tęsknota za czymś takim jak przywilej urodzenia, jak wygody związane z pozycją społeczną, z majątkiem, chciała to zapewnić swojej córce w jak najlepszej wierze. Wysłała ją do Francji, chciała, żeby Wirginia wróciła bogata do kolonii. Wirginia sama w to wierzyła i zapewniała Pawła o tym. Ale skończyło się jak się skończyło. I bezpośrednia wina spada jednak na panią de Latour.
I jak mówię, ona umiera ostatnia, nie wiemy nawet po jakim czasie. Paweł przeżyje bez Wirginii tylko 2 miesiące. Jego matka umiera tydzień po nim. Ale przedtem, tak ona jak i matka Wirginii, widzą ją we śnie szczęśliwą. Jakby ten sen, który daje niemal pewność, że istnieje jakieś inne życie, jakieś inne szczęście. Potem już mówiłam o tej właśnie teozofii światła w wydaniu Bernardena. To jedyna forma pocieszenia, właśnie w formie opowieści. Sceniczne adaptacje Pawła i Wirginii natomiast będą dążyły do szczęśliwego zakończenia i tam bohaterowie bez żadnego odroczenia będą mogli przeżywać szczęśliwe swoje tu i teraz. Chciałam jeszcze 2 słowa o tej drugiej mrocznej stronie, która pojawia się oprócz właśnie tragizmu związanego z swego rodzaju stygmatem dobrego urodzenia, który jak taki grzech pierworodny odciska się na mieszkańcach Doliny i sprowadza na nich nieszczęście. Druga mroczna strona, niewolnictwo, trójkątny handel, czyli handel między Europą, Afryką, Ameryką, ale także Indiami, także wyspami afrykańskimi. Sprowadza nieszczęście na Afrykę, wyludnia Afrykę, po tym jak wyludnił Amerykę, jak to zauważył już w cytacie przytoczonym Bernardin. A poza tym nieszczęście sprowadza na samych niewolników. Na niewolników, którzy według kodeksu murzyńskiego, który Ludwik XIV ogłosił, jakby odnowił ślad za swoim ojcem Ludwikiem XIII. Jak Państwo widzą, przede wszystkim niewolnicy są traktowani, to jest słynny artykuł 44, tutaj przedostatni na stronie, uznajemy niewolników za dobra ruchome, tak właśnie, czyli gdy pan jest niewypłacalny na przykład, to komornik zajmuje niewolników, niekiedy nawet włącznie z dziećmi tychże. Według teorii panowie, właściciele niewolników powinni dostarczyć im raz w tygodniu posiłek mięsny, niedzielę zapewnić wolną od pracy, raz w roku świeże ubranie sprezentować, ale to jest teoria, w praktyce są tylko rany, gwałt, poniewierka, to opisuje Bernardin, bądź zresztą drastycznie w dodatkowych notatkach, które pragnął dołączyć do drugiego, poza cenzurą już w końcu XVIII wieku szykowanego wydania Podróży na Wyspę Francuską, pojawia się na przykład relacja ze spotkania ze zbiegłymi ujętymi niewolnikami. Między innymi opisuje, jak to młoda kobieta, właśnie murzynka, niesie, schwytana przez policję, przy czym policja była często też złożona z murzynów, tylko już tych wyzwolonych. Prowadzona zatem przez policję murzynka w torbie niesie coś dziwnego, kiedy do tej torby przez ciekawość Bernardin zagląda, okazuje się, że ma tam głowę swojego, to zależnie od wersji, albo męża, albo kochanka. W każdym razie często właśnie nie czekając na doprowadzenie żywych zbiegów, w ten sposób pościg działał, że ścięte głowy przynajmniej przynoszono. Za każdą ściętą głowę oczywiście dostawali ścigający premię. A los niewolników nie był obojętny przecież także autorom haseł encyklopedii Diderota i d'Alemberta. Cavalier de Jaucourt zresztą w haśle niewolnictwo, z tym, że w sposób dość teoretyczny, pokazywał, jak bardzo sprzeczne z prawem jest coś takiego, nie tylko z naturą oczywiście. Słowem, nic na świecie nie może uczynić niewoli uprawnioną, podkreślał.
Śladem Monteskiusza i Woltera oraz encyklopedystów za pióro będą chwytać także powieściopisarze i dramaturdzy. Bo Monteskiusza w O duchu praw mamy ironicznie napisany rozdział 5, pisany z punktu widzenia obrońcy niewolnictwa, ale oczywiście ten rozdział, jeżeli go się czyta właściwie przez pryzmat ironii, ukazuje tylko, jak absurdalną rzeczą jest ten właśnie typ gospodarki. Przy czym Monteskiusz dopuszcza niewolnictwo w tych społecznościach, gdzie jest ono tradycyjne, natomiast nie dopuszcza go w koloniach europejskich. Wolter w Kandydzie w sposób drastyczny ukazuje zbiegłego niewolnika z kolonii holenderskiej w Surinamie. Znamienne, że często w powieściach, zresztą francuskich, najbardziej cierpią niewolnicy z kolonii angielskich, holenderskich czy hiszpańskich, a nie właśnie francuskich. Śladem zatem Monteskiusza, Woltera, encyklopedystów, także powieściopisarze i dramaturdzy chwytają za pióro i budują wręcz, można powiedzieć, idealny obraz czarnego niewolnika. Pierwsza tutaj jest, jak zresztą często, strona angielska. Angielska powieściopisarka Afra Behn w powieści Oronok, wydanej w 1688 roku, czyli już po jej śmierci. A wzorem jej pojawiają się ci idealni właśnie niewolnicy, którzy są szlachetniejsi czasem od panów, albo w pierwszych powieściach jeszcze im dorównujący, tak jak w Zimeo Saint-Lamberta. W kolejnych już często nawet właśnie szlachetniejsi od białych. Tak mamy choćby w przypadku Azy z anonimowej powieści wydanej podczas rewolucji w 1792 roku. Przy czym są to bohaterowie ukazani często już z murzyńskiej perspektywy. Tak w przypadku Azy, czy też bohatera powieści Le Valet. Widzimy go w rodzinnej wiosce Senegalu i to właśnie do tej wioski przybywa biały rozbitek Dumont. Tam zakłada rodzinę. Można powiedzieć, że w powieści La Valet, powieści z 1789 roku, początek rewolucji zatem mamy, w tej powieści pojawia się jakby nowa wersja Pawła i Virginii, to jest rok po opublikowaniu przez Bernardyna jego powieści, bo mamy tam parę dzieci, Itanuk i Amelia. Amelia to właśnie córka Dumonta i Senegalki. Natomiast Itanuk jest Senegalczykiem. Bratankiem króla Senegalu. Ich miłość jest właśnie najpierw ukazana w postaci takiej siostrzano-braterskiej i dalsze losy mogą przypominać losy Pawła i Virginii. Ale nie do końca, bo właśnie inaczej wyglądają ich rodzice. To jest znamienne. Nowy etap tutaj wyznacza powieść Dumasa ojca, Georges. Pamiętamy, że sam Aleksander Dumas miał za babcię murzyńską niewolnicę z Saint-Domingo. Jego bohater to syn wyzwolonego niewolnika, który po studiach we Francji wraca na ojczysty Mauritius i tam żąda ręki córki plantatora, która zresztą kocha się w nim z wzajemnością. Cóż, w obliczu cichego dramatu, jaki pełen rezygnacji, wsłuchany w harmonię natury, Bernardin przeżywał u schyłku swego życia. Tutaj widzimy jego drugą rodzinę, jaką założył z młodszą o 40 parę lat Félicité de Pelleporc. Jego pierwsza żona zmarła, kiedy dzieci były jeszcze małoletnie i owa młoda dama wyszła za niego właśnie, żeby opiekować się dziećmi.
najmłodszy synek rok później umrze, starszy syn też za parę lat zejdzie z tego świata, jedynie Virginia dożyje wieku dojrzałego, najstarsza córka Bernardena. Zatem ta cicha tragedia, którą przyjmuje pełen rezygnacji, u schyłku życia, brzmi zupełnie inaczej niż coś, co możemy uznać za krzyk rozpaczy Pawła i może nie tylko Pawła. Bo właśnie czytając świeżo w przekładzie Boya ten fragment rozstania Pawła i Virginii, słowa Pawła zwrócone do matki Virginii, odkryłam jakby nowe źródło tragizmu tej maurytańskiej sielanki. Cóż takiego Paweł wykrzyczał do matki Virginii, która nie pozwala mu jechać za Virginią do Europy, nie pozwala Virginii, która przecież nie chce jechać, ale się poddaje woli matki i bardzo cierpi z powodu cierpienia Pawła. Cóż takiego wykrzyczał do pani de la Tour? Synu, mój synu, pani moją matką, pani, która rozdzielasz brata z siostrą, oboje staliśmy twoje mleko, oboje wychowani na twych kolanach, nauczyliśmy się od ciebie kochać się wzajem, oboje powiedzieliśmy to sobie 1000 razy i teraz oddalasz ją ode mnie, posyłasz ją do Europy, do tego barbarzyńskiego kraju, który odmówił ci schronienia, do okrutnej rodziny, która opuściła ciebie samą. Powiesz mi, pani, nie masz praw nad nią, nie jest twą siostrą? Jest wszystkim dla mnie, mym bogactwem, rodziną, urodzeniem, całym mym dobrem. Nie znam nic poza nią. Mieliśmy jeden tylko dach, jedną kołyskę, będziemy mieli jeden tylko grób. Matko wyrodna, kobieto bez litości, oby ten ocean, na który ją rzucasz, nigdy ci jej nie oddał z powrotem. Oby jego fale mogły przynieść ci moje ciało i tocząc je wraz z jej ciałem wśród kamyków nadbrzeżnych, oby mogły przez utratę obojga dzieci dać ci wiekuistą przyczynę zgryzoty. Na te słowa, dodaje narrator, przyjaciel całej grupy, chwyciłem go w ramiona, rozpacz bowiem odejmowała mu rozum. No cóż, wygląda na to, że przekleństwo Pawła się ziściło. To, co widzimy na obrazie Werneta, już wspomniana ta scena, kiedy morze wyrzuciło ciało Virginii na brzeg, tytuł właśnie Śmierć Virginii, tak brzmi tytuł tego obrazu. Oczywiście tutaj mamy pewną koncentrację, bo jak już mówiłam, Saint-Géran rozbił się po drugiej stronie wyspy, ale przez dramaturgiczne zagęszczenie Verne przedstawił statek naprzeciwko plaży, na której ciało Virginii zostało znalezione. Otóż można się zastanawiać, czy ta rozpacz Pawła nie jest tym większa, że może pamięta, a może i miłosierny Bóg dał mu łaskę niepamięci, ale może jednak pamięta, że to on sam wyzwał los, że to on sam, przeklinając matkę Virginii, przeklął samego siebie. I teraz, czy nie jest to premonicja innej katastrofy? Powieść ukazała się w 1788 roku. Rewolucja zapowiadała się jako coś wspaniałego, co miało przynieść ziszczenie Francji i reform. Ale jak wiemy, zwłaszcza za czasów terroru, w latach 93-94, rządy jakobińskie, wielki terror, rok 94-94, przyniosła setki tysięcy ofiar. I w Paryżu, i w Wandei, i na południu, w Toulonie, i w okolicy Prowansji. Czy nie jest trochę tak, że lud francuski przeklął swoją matkę, arystokrację, ale przeklął ją w taki sposób, że sam padł ofiarą tego przekleństwa? Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za taką lekturę tej powieści, która
Nie wiem, czy ona jest czytana właściwie, ale chyba jeśli jest w takim potocznym odbiorze przez dzisiaj. Specjalistów, no, studentów, no właśnie, to na tych, pewno, którzy z obowiązku zawodowego tym się zajmują na ogół, aczkolwiek były filmy, były seriale we Francji kręcone. Myśmy ich chyba nie kupowali, przynajmniej ja, znaczy fakt, że od dłuższego czasu telewizji nie oglądam, ale z tego co pamiętam, to raczej tego chyba nie ma, nie, chyba nie, w repertuarze. Nie obecne u nas. Ale wydaje mi się, że powieść, która no też zapadła właśnie z taką klauzulą sentymentalnej opowiastki, no właśnie pewnej idylli, prawda? Tutaj trzymaliśmy lekturę w zupełnie innym świetle, czy no właśnie takiego utworu sprzeczności, czy napięć, tak? Właśnie owszem idylli, ale nasycanej właśnie także tymi pierwiastkami tragizmu i rozmaitych refleksji także, no bo Bernardin był rzeczywiście pisarzem, myślicielem, przyrodoznawcą, jak sam uważał, i człekoznawcą, tak właśnie jakby prowadził rzeczywiście taką refleksję nad naturą ludzką. Tutaj no chyba to jest jeden rzeczywiście z najciekawszych utworów wśród tych niezliczonych XVIII-wiecznych utworów egzotycznych, czy tych, które operują niekiedy po prostu tylko dla kostiumu, prawda, dla no, wzbogacenia ciekawostkowego tym właśnie egzotycznym tłem, powiedzmy. Proszę Państwa, zachęcamy do pytań czy uwag do Pani Profesor, jeśli będą Państwo mieli ochotę, podam mikrofon. Tak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać Panią Profesor, czy te dane demograficzne wskazujące na taki spory przyrost niewolników, bo prawie dwukrotny, a tylko 1/4 przyrost wolnych osób spowodowany był czym? To znaczy, czym taka sytuacja była spowodowana? Czy przyrostem naturalnym, czy przybywali, to znaczy przybywali, tak? Handel niewolnikami prosperował. Ja tutaj spojrzałam na zegarek, że nas czas bardzo goni, ale jest wydany przez profesora Doriniego z razem z razem z Yves Ben, tak. Z Bernardem Wino, tak jest. Atlas niewolnictwa, właściwie atlas niewolników, właśnie nie niewolnictwa, to jest bardzo znamienne. I tutaj mają Państwo, to wprawdzie nie bardzo widać, trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, rozkład, kiedy najwięcej pojawiało się niewolników w handlu. Czyli to handel spowodował. Najwięcej pod koniec XVIII wieku, a nawet powiedziałabym, że jeszcze taki pik właściwie, czyli szczyt tego handlu przypada, nie chcę być tutaj tak, w okolicach 1830 roku, w 1836 bodajże Anglicy znoszą niewolnictwo w koloniach. Więc tak, przyrost spowodowany tym, że na plantacjach, jak pisze w tej swojej relacji podróży w listach Bernardin, umieralność niewolników wynosi mniej więcej 1/18 rocznie. Innymi słowy, 1/18 stanu. Gdyby nie uzupełniano tych ubytków z powodu chorób, no i przede wszystkim tych kar drakońskich, gdyby nie uzupełniano z handlu ubytków, to po 18 latach właściwie kolonia nie miałaby rąk do pracy, przynajmniej tych niewolnych rąk. Istnieje coś, co nie tylko zresztą Bernardin uważa za przesąd, mianowicie, że biali nie nadają się do pracy w koloniach. Jeżeli mieszkańcy wyspy mieli za złe coś Bernardinowi, to nie tylko to, że tak drastycznie opisał, jak traktują niewolników, ale także to, że w innym liście o mieszkańcach wyspy, o kolonistach, ich przedstawił jako leniwych nieuków, zwłaszcza mężczyzn, bo wobec kobiet był dużo bardziej łagodny, zresztą na ogół. Czyli druga sprawa to jest no to, że trzeba szybko uzupełniać ubytki, a
rozwija się, bo bardzo się rozwija jednak, zwiększa się powierzchnia upraw. Więc to tłumaczy nam przyrost liczby niewolników. To jest z jednej strony znak dobry, bo oznacza prosperity tej kolonii jako tak zwanej kolonii rolniczej, ale jest tragiczne, bo znając tempo ubywania rąk do pracy, no tym bardziej wymusza przyspieszenie tak. obrotów. Mm-hmm. Bo pani profesor wspomniała tam o średniej długości życia, która wynosiła gdzieś około 30 lat, to znaczy, prawda? To znaczy ja 35 chyba. Nie. Średnia wieku to nie jest długość życia. Ale to jest 2000... To chodzi tylko i wyłącznie dzisiaj na Mauricjusie. A dzisiaj to tak przepraszam bardzo. Na Reunion, oczywiście, mamy bardzo młode społeczeństwo. Ale to w ogóle ta średnia wieka, należy ją rozumieć jako młode społeczeństwo, tak? Tak. A nie, że wcześniej umierają. Nie. Znaczy, taka umieralność to chyba nawet w najbardziej upośledzonych krajach Afryki już nie występuje. A Mauricjus, mm-hmm. jak widać po dochodzie, nie sytuuje się wcale gdzieś na szarym końcu. Wśród tych stosunkowo niedawno niepodległych krajów, kolonii, zajmuje całkiem niezłe miejsce. Jest gdzieś tak średnio do przodu, można powiedzieć. Także co więcej, teoretycznie przynajmniej nadal i wciąż i nieustannie jest to demokracja parlamentarna. Dziękuję bardzo. Tak? Tak, bardzo proszę. Wspomniała pani, że przygotowując ten dzisiejszy wykład, coś pani odkryła. No właśnie to, co na końcu powiedziałam. Czyli tą klątwę tej arystokracji, tak? Wie pani, bo to jest tak, że czyta się te nasze teksty XVIII-wieczne wiele razy. Nawet nie zawsze w całości. Tak. Czyta się fragmenty, to co trzeba przygotować na zajęcia, więc żeby sobie jakoś odświeżyć relację do tekstu. I raz się ten fragment opuści, raz inny. I tym razem, wydawałoby się, że znam tak ogólnie i nawet szczegółowo, uderzyło mnie to przekleństwo Pawła. Po prostu to jest porażające. Zawsze się trzymałam tej wersji, że to wina pani de Latour, zwłaszcza, że ona naprawdę umiera ostatnia. Nawet wydaje się, że nie jest to tak do końca jasne, chyba nawet ona umiera jeszcze po tej wstrętnej ciotce, która zresztą kończy zdradzona przez wszystkich, oszukana, zamknięta jako wariatka, więc jakby też ukarana, można powiedzieć, na swój sposób. Ale rzeczywiście to, co Paweł w tym ostatnim swoim słowie mówi, tu chciałam to Państwu wyświetlić, czyli matko wyrodna, oby jego fale oceanu mogły przez utratę obojga dzieci dać ci wiekuistą przyczynę zgryzoty. I rzeczywiście w pewnym sensie umiera pani de Latour ze zgryzoty. Te słowa się spełniają. I drugie pytanie mam, dziękuję. I drugie pytanie mam o ten stosunek autora do Polski, bo pani wspomniała, że on był w Polsce. Był. I właśnie, że powiedział... Był w Polsce, jak mówiłam, od lata 64 roku do wiosny 65, jeszcze w międzyczasie z wypadem do Wiednia, gdzie starał się uzyskać jakieś stanowisko. W Polsce spotkał niejaką księżnę miecznikową, jak ją nazywał La Princesse Miesnik, czyli... rozwiedzioną już z księciem Karolem Stanisławem, panie kochanku, Radziwiłłem, Marię z domu Lubomirską. Starszą od niego o kilka lat i właśnie to są różne wersje, bo nawet w archiwum Bernardyna w Hawrze, w Bibliotece Miejskiej w Hawrze, są listy, które jakoby pisała do niego Maria. Nie jedna rzecz dziwi po dziś dzień, że nikt z Polski, ja już za późno się Bernardynem zajęłam, ale nikt z Polski tym wątkiem Marii się dotąd nie zajął.
A jest to samograj na monografię, na książkę dla jakiegoś młodego doktora. Inspe. Także był romans według relacji samego Bernardena, którą przytacza z jego notatek biograf Maurice Souriau, wydanej na początku XX wieku, 100 lat temu przeszło biografii Bernardena. Maria miała powiedzieć, że to jej matka, no, arystokratka było nie było, żąda od niej rozstania z ukochanym Bernardeno, który, tak jak tutaj słyszeliśmy, nie uzyskał od króla apanaży godnych partnera księżniczki. Pożegnał się z nią, ale w listach do swojego przyjaciela, byłego ambasadora w Warszawie, Piotra Henryka Enena, nieustannie o Marię, jak i o Polskę, dopytuje, i to także przebywając tam na antypodach na Oceanie Indyjskim. Wciąż są pytania o to, co w Polsce niepokoi się, no, to są czasy 68, 9, 70 rok Konfederacji Barskiej. Maria tam miała pewną też jakoby rolę emisariuszki, tak to z kolei w pewnych listach, które są w Archiwum Bibliotece Polskiej w Paryżu jest opisane. Zresztą też Konopczyński to przytacza w swojej monografii, kiedy nami rządziły kobiety jeszcze w czasie, tuż po wojnie właśnie wydanej. Co tak naprawdę Maria robiła, nawet nie jest dokładnie znana data jej śmierci. Jest, jeżeli przypuszcza się, że był to rok mniej więcej 95 i rzecz znamienna, że właściwie dopiero wtedy, tak jakby po tej domniemanej dacie śmierci Marii, Bernardin się żeni, a propozycję małżeństwa otrzymuje jak tylko, właściwie jeszcze zanim ukaże się Paweł i Virginia, już po opublikowaniu studiów o przyrodzie, czyli 84 rok, więc jakby 10 lat jeszcze waha się co do oferty. Fakt, że on to oficjalnie w ten sposób przedstawia też, że chciał najpierw zdobyć pewien kapitał, kupić dom, zabezpieczyć swoją pozycję finansową, co zresztą bardzo dzielnie czyni. To jest naprawdę też niesamowite, że on potrafił przejść przez rewolucję właściwie suchą nogą na stanowisku dyrektora Jardin des Plantes, czyli tego ogrodu botanicznego w Paryżu. Nawet kiedy już zlikwidowano, taki zamknięto ogród w czasie terroru i jakby zlikwidowano stanowisko, nie zorientowano się, że nadal pobiera on pensję. Bardzo zatem, zresztą utrzymał się z dala od Paryża wtedy, bardzo, bardzo słusznie może, bo niewątpliwie ryzykował, nie nasuwając się, nie rzucając się w oczy. Zatem mówię, jest temat na monografię. Maria z Lubomirskich Radziwiłłowa i Bernardin de Saint-Pierre. Czy w ogóle Maria? Bo ja myślę, że Maria musiała mieć jakieś życie w sumie dość ciekawe. Jakaś taka zapoznana awanturnica polska. Działaczka polityczna i jednocześnie urządzała fety z przedstawieniami niekoniecznie u siebie, bo swoje imieniny urządzała na przykład u marszałkowej Bielińskiej, jak to w jednym z listów też właśnie Bernardin opisuje. Też jest jakaś właśnie bardzo taka romantyczna avant-la-lettre, scena scena w ogrodzie, kiedy właśnie z Marią rozmawiają, wyznają sobie miłość. Ja jeszcze chciałem, pozwolę sobie pytanie właśnie was w kontekście tego przedrewolucyjnego opublikowania Pawła i Virginii, tak? Właśnie jako takiej powieści, która rzeczywiście ukazuje się w przededniu katastrofy czy wielkiej przemiany, ale wiemy, kiedy była pisana, bo to jest data publikacji, ale czy no, rok 88 to jest już ten czas rzeczywiście tego kryzysu, który właściwie widać, że za chwilę czymś wybuchnie. Mamy wtedy właśnie, powstaje na przykład Towarzystwo Przyjaciół Murzynów, prawda? Które będzie dążyło do zniesienia niewolnictwa. To jest rok, w którym się zwołuje Stany Generalne. Ludwik. No tak, ale właśnie czy powieść powstaje znacznie wcześniej, czy jakby jest... Czy powieść oczywiście, no jak właśnie. Najbardziej. To znaczy pierwsze pomysły Bernardin rzuca na papier... Nawet być może już podczas pobytu, a w Kanadzie tuż po powrocie z Wyspy Francuskiej. Przy czym rzecz znamienna, że jest to historia dużo, znaczy bardziej uproszczona. Pojawiają tam się nazwiska osób,
o których wiadomo, że mogły być prototypami postaci. To znaczy w prawdziwej katastrofie Saint-Germaina, jak powtarzam, w sierpniu 1744 roku miała ona miejsce. Jak to zresztą w archiwach Mauritiusa jest zapisane, jakby tam są też właśnie dwie wersje. Jedna to jest taka, że powracali na tym statku narzeczeni. Ona nie chciała zdjąć sukni, więc on zginął z nią razem w odmętach oceanu. Druga wersja jest taka, z kolei to jest zeznanie brata pasażerki Saint-Germaina, panny Malé. Jakoby zakochał się w niej jeden z oficerów pracujących na statku i chciał ją ratować. I znowu jest problem, o którym tutaj zresztą też wiele z jego powodu, wiele atramentu wylano. Problem tego, dlaczego Virginia nie zdjęła swojej sukni. Dlaczego Virginia nie zdjęła swojej sukni, dlaczego pozostała ubrana? Czy to jest efekt zdeprawowania przez cywilizację? Czy wręcz przeciwnie, jak tutaj za tym, co mamy w studiach o przyrody, sugeruje Cola Duflo, czy raczej nie jest tak, że właśnie Virginia pozostała wierna cnocie skromności, która jest naturalną, przyrodzoną niewiastą cnotą. Taka jest wykładnia samego Bernardena w studiach o przyrodzie, którą to tezę ilustruje właśnie ta scena z Pawła i Virginii w jego zamyśle. Z tym, że tak jak już właśnie też wspomniałam, przed rewolucją rzeczywiście można by spojrzeć, i to jest właśnie ten nowy element, bo to razem na to trzeba spojrzeć, prawda, nie tylko los jednostkowy Pawła i Virginii tutaj mamy na myśli, ale oni są poniekąd symbolami. To, co mogło być idealnym połączeniem syna chłopki z córką arystokratki w tej kolonialnej utopii na końcu świata, bo tylko tam to mogło być możliwe, okazuje się też daremnym westchnieniem. I to właśnie ten, który całym sobą pragnął owego połączenia i pragnął szczęścia Virginii, sprowadza na nią nieszczęście. To mówię, można jako swego rodzaju taki metaliteracki komentarz do, i premonicyjny właśnie komentarz do samej rewolucji obejrzeć, odczytać. Nie, proszę Państwa, na koniec właśnie zareklamuję jeszcze te grafiki, które tu Państwo widzieli. Fragment to jest seria właśnie barwnych rycin autorstwa między innymi Alezackiego, bardzo ciekawego z różnych powodów rysownika, malarza Szala, które znajdują się, zespół odbitek tego cyklu, znajdują się na piętrze Pałacu na Wyspie w łazienkach. Mieliśmy zamysł właśnie Państwu dzisiaj je pokazać w związku z tym wykładem. To się nie udało, ale w ten sposób może jest to dodatkowa zachęta, żeby pałac odwiedzić także na górze, tak? Bo właśnie na piętrze jest się szereg bardzo ciekawych także dzieł sztuki. I tam właśnie są też eksponowane te ilustracje do Pawła i Virginii, te barwne właśnie ilustracje Pawła i Virginii. Dziękujemy bardzo. Ja zapraszamy Państwa. Za uwagę i zapytania bardzo, za zainteresowanie. Może Państwo po to sięgną. Zresztą są wznowienia Pawła i Virginii z bardzo ciekawymi ilustracjami współczesnych grafików. W Bibliotece Narodowej można je znaleźć, bo już w antykwariatach nie wiem. Proszę Państwa, w naszym cyklu za miesiąc wyjątkowo będzie dyskusja o mrocznym oświeceniu, nie wykład. Już zapraszamy zgodnie z programem tutaj w naszych broszurach obecnym. Za tydzień koncertowa, prawda, środa, czyli w naszym cyklu muzycznym Racja Serca i Umysłu będziemy mieli wykład połączony z koncertem, który się będzie odbywał w pałacu, czy w teatrze. Nie, w teatrze właśnie, tak, w teatrze. W przyszłą środę. Tak, to zgodnie z harmonogramem śród, prawda, które się też ten cykl muzyczny toczy. Także w przyszłą środę
18 w Teatrze Królewskim w cyklu dotyczącym muzyki XVIII wieku. Zapraszamy Państwa. Dziękuję. Bardzo dziękuję.